7. edycja Festiwalu Tańca Powiew za nami. Na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprezentowało się 26 zespołów tanecznych. Niezwykłe choreografie, pomysłowe stroje, niesłychane emocje i wrażenia. Tego wszystkiego pełno było w Tarnobrzeskim Domu Kultury za sprawą około 470 tancerzy, którzy na Festiwal Powiew przyjechali m.in. z Krosna, Rzeszowa, Mielca czy Stalowej Woli. W festiwalu wystąpiły również grupy należące do Tarnobrzeskiego Studia Tańca i Ruchu Fram. Wydaje mi się, że poziom jest wysoki, coraz wyższy, ale to jest pewnie związane z tym, że dostęp do telewizji, do mediów, do YouTube'a jest tak olbrzymi i ta pasja dotknęła pewnie cały kraj. Myślę, że taniec i piłka nożna to są dwie pasje najmocniejsze u nas w kraju. Wartością jest pasja, miłość do tańca. To jest wartość ponad wszystko. Gessler i ona oceniała, co my gotujemy i wybrzydzała i chciała nam chciała. Tak. Z samych słodkości chciała. Półtorej miesiąca żeśmy się uczyły tak góra. No, potem próby i... Udało. Tak, i próby. Się udało. To było moje marzenie, tak przed publicznością tańczyć. To był bardzo skomplikowany układ, no dlatego, że jest tam dużo figur i dużo przejść z jednego ustawienia do drugiego. My uczyliśmy się bardzo długo, bo trzy lata i dopiero teraz możemy powiedzieć, że wreszcie go opanowałyśmy tak na w miarę dobrze. Mimo różnorodnych choreografii, wszystkich tancerzy łączył wspólny mianownik. Pasja do tańca. Niektórzy swoją przygodę z nim rozpoczęli już w dzieciństwie, a powodów, dla których postanowili to zrobić, jest wiele. Zawsze oglądałam takie programy z tańcami i zawsze chciałam też się zapisać. Na tańce się zapisałam, ponieważ chciałam być rozciągnięta i mój brat też tańczył i dlatego, że ja też chciałam spróbować, jak to się jest. Moja mama tańczyła i wszyscy w mojej rodzinie i chciałam być jak oni. Dziś taniec jest dla uczestników festiwalu sposobem na spędzanie wolnego czasu, odpoczynkiem, przyjemnością, a także azylem od codziennych obowiązków. My się tym strasznie interesujemy, że to nas, że tak powiem, kręci. Tak, kręci. Nie możemy się od tego oderwać. Ja lubię tańczyć, no bo to jest taka radość z tego tańca, że taka zabawa. My się bawimy, jak tańczymy. Zapominam o wszystkich problemach po prostu, jak zaczynam tańczyć, a mam sprawdzian w szkole, idę na flamenco i po prostu to jest taki... punkt, żeby się odstresować. Jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii tancerzy do lat 12 pierwsze miejsce zajął zespół Kleks z Krosna. W kategorii tancerzy od 13 do 15 lat główną nagrodę zgarnęła grupa KIK z Domu Kultury w Pysznicy. W najstarszej kategorii zwyciężyła grupa 8 Studia Tańca i Ruchu Fram z układem Inni Agnieszki Wojciechowskiej. Grupa 7 Framu, biorąca udział w festiwalu, zdobyła drugie miejsce w drugiej kategorii układem Katarzyny Serafin.